Przystępujemy do procedowania uchwały według druku nr 10. Też proszę Państwa, może za, jak będzie, przyspieszymy sprawę. Sprawa jest wczoraj omawiana na komisji, jeszcze się świeża, szokowie komisji mają w głowie. Sprawdzaliśmy, proszę Państwa, to na internecie. Sprawa dotyczy takiego wąskiego przesmyku, który jest na ulicy pomiędzy ulicą Obrońców Bodina a ulicą Pułkownika Dąbka. Jest to zaraz, jak jest, proszę Państwa, instal Brandla ulica, dobrze mówię. Potem jest jakaś pierwsza firma, co tam był Żywiec, następnie Kruszewa, to jest naprzeciw Wydony. I pomiędzy, proszę Państwa, Empli, czyli tam, gdzie jest otaczarnia masy, on jest notabene ten teren zagospodarowany, bo dwa ugrodzenia dochodzą do siebie, a tam był zostawiony wąski pasek na drogę. I ta droga tam niczemu nie, ten wąski pasek niczemu nie służy, zagospodarowany. Chcą go, proszę Państwa, wykupić jedna z tych firm. I tak tam nic się nie da zrobić. To ma szerokość, proszę Państwa, 900 metrów, bo to jest chyba 5 metrów, tam miała być kiedyś planowana była droga. Zikić się zgadza, bo ani miejscowe planie nie ma tam drogi. Planowanie przestrzenne, wydaje się, że nic, tylko ten kawałek sprzedać, bo tam kaszkowisko jest. Zresztą nikt by chyba nie chciał, żeby cokolwiek zrobić, bo kominy otaczarni, czyli tam wytwórni mas bitumicznych, to są silosy i z boku to jest następna firma, to jest naprzeciwko. To jest naprzeciwko Donery. Czy ktoś w tej sprawie? Opinia pozytywna komisji zarządu ZIKIT. Planowanie przestrzenne, wszyscy się zgadzają. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały według druku nr 10? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała według druku nr 10.